Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów będzie o sztukach walki. Będę Wam opowiadał o Tomaszu Adamku i Marcinie Najmanie. Pamiętacie, że kilka tygodni temu tutaj dla Was relacjonowałem aferę samolotową i wtedy właśnie zastanawialiśmy się, jak i dlaczego Tomasz Adamek tak się zachowywał. Wielu z Was to bardzo zdziwiło. Niektórzy tutaj pisali w komentarzach, czy góral na stare lata nie oszalał. Jednak tak się nie stało. W ostatnim czasie właśnie ten legendarny pięściarz na łamach Super Ekspresu i także na łamach innych tytułów prasowych wytłumaczył i przemówił, powiedział, dlaczego wtedy został wyproszony z samolotu. No, wszystko jasne, moi drodzy. Winna, można powiedzieć, była kobieta, taka staruszka, która leciała do Nowego Jorku. Pech chciał, że Tomasz Adamek obok tej starszej pani usiadł, a wiadomo, że pięściarze, sportowcy często lubią sobie pożartować. No i właśnie Tomasz Adamek żartował sobie z swoim trenerem, był w dobrym humorze, plus do tego ten jego wygląd po walce, bo w czasie właśnie tej gali freak fightowej na Fame MMA po pojedynku, no trochę miał oko podbite. Starsza pani z Nowego Jorku zobaczyła Adamka, który się śmiał, wyczuła alkohol, no i zawołała stewardesy. Adamek myślał, że to jaja. Stewardesy zdecydowały go wyprosić z tego samolotu. No to wielki góral zaczął się awanturować, kłócić. No i mieliśmy wielką aferę samolotową. Cieszę się, że wszystko się wyjaśniło, że Tomasz Adamek przemówił, przedstawił nam tą swoją sytuację. Powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że no już w przyszłości nie będziemy mieli, no nie będzie takich sytuacji, no bo to trochę jednak obciach, że taki były legendarny pięściarz nie został wpuszczony do samolotu. Tak jak Wam tutaj wielokrotnie opowiadałem na kanale, latam od 20 kilku lat i tak jak opowiadałem, że byłem zdziwiony tą sytuacją, że Tomasz Adamek został wyproszony z samolotu, ale bardzo dobrze, że ten sportowiec wytłumaczył się. Mamy teraz wszystko czarno na białym. Można powiedzieć, że afera samolotowa jest zakończona. Jeżeli chodzi o ten PR, no to jednak ten wizerunek przepraszam, Adamka został trochę nadszarpnięty, ale mam nadzieję, że kolejne wygrane walki sprawią, że kibice i fani zapomną o tym niechlubnym ekscesie. Ale teraz przejdę do kolejnej ważnej rzeczy. Pamiętacie, że Tomasza Adamka krytykował Dariusz Michalczewski i także Najman. I wyobraźcie sobie, że Adamek zdecydował odpowiedzieć Marcinowi Najmanowi, wytoczył wobec niego pewną ripostę, no i powiedział, że cesarz freak fightów to nie jest sportowiec, no bo pamiętamy, że Najman często nie jest w stanie wytrzymać kilka sekund podczas walki, no i także powiedział, że klauny są w cyrku. Dla Adamka Najman to klaun. Moi drodzy, jestem ciekaw, jak do tych słów Adamka odniesie się cesarz freak fightów, który słynie, że zwykle na swoich social mediach w wielu kwestiach zawiera zdanie. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o Adamku. Czy wybaczacie legendarnemu mistrzowi te jego zachowanie w samolocie? No i co także myślicie o tym pojedynku słownym między Adamkiem i Najmanem? Powiem Wam szczerze, że jakby te boksowanie się słowne między tymi dwoma
pięściarzami, powinno to wszystko zostać rozwiązane w następujący sposób. Ja chciałbym taki pojedynek freak fightowy na Fame MMA między właśnie Najmanem i Adamkiem. To by się fajnie sprzedało, no bo obaj panowie ostatnio tak się boksują, mają pewnego rodzaju pretekst do walki, ale już właśnie słyszymy o tym, że na najbliższej gali Fame MMA, która odbędzie się na Stadionie Narodowym, może dojść do także ciekawego pojedynku. Adamek może się zmierzyć z Diablo Włodarczykiem, czyli dwóch byłych pięściarzy walczyłoby w freak fightach na gali. Ten pojedynek też z chęcią bym zobaczył. Jestem, moi drodzy, co wy ogólnie sądzicie o Adamku, o Najmanie? Napiszcie w komentarzach. Jeśli podoba się wam mój materiał, dajcie łapkę do góry. Także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, no to rozpoczyna się Euro. W związku z tym tutaj na kanale będzie cały czas królował futbol. Będę dla was komentował wybrane spotkania. Także będę przede wszystkim komentował mecze Polaków. Będą pojawiać się programy publicystyczne dotyczące kadry probierza, ale jeśli w świecie sztuk walki, freak fightów będzie się coś działo, no to tutaj będę reagował i będę dla was komentował. Także będę śledził życie Ani Lewandowskiej, moi drodzy, i także będą się pojawiać odcinki związane z żoną Lewandowskiego. Może pojawi się odcinek o NBA, jak już finały się zakończą, poznamy mistrza tej najlepszej ligi świata, to wtedy tradycyjnie nagram dla was odcinek. Życzę wam miłego, udanego tygodnia. Do zobaczenia u mnie na kanale. Hej!